Co masz? Czekaj, zobacz, sobie stanę. Kurkę śliczną, taką no. Na wannę. I czy ona tutaj będzie... Idealnie, proszę panią. Nie rozumiem, że to... No tak jest. No. No dobrze, dobrze będzie. Do leżenia w wannie. Tak. I zobacz, co mam. No pokaż, co masz jeszcze. No więc tak. Ja sobie nie wyobrażam bez takich łazienkowych dywaników. A to chyba ten jest lepszy. Ale poczekaj, ale ja chcę jedno z drugim pogodzić. Gdzie? Co? Ja mam na takiej macie taki chodniczek. Nie, żadna wiocha. Wiocha. Przy kibelku to mam. Nie, to przy kibelku jest Słuchajcie, najbardziej koszmarną rzeczą jest dywanik leżący przy kibelku. Nie wiem, kto to wymyślił, ale to jest po prostu barbarzyństwo. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to jest po prostu najmniej higieniczna rzecz. Jak dywan... A, bo jak ja idę w nocy gołą stopą do toalety, w nocy, to przecież nie zakładam kapci, bo nie mam światła, chcę dojść ale do... Ale nie chodzę po lodzie. Chcę dojść do... Nie, jest zimno. Po cienkim idę lodzie. Jest zimno, jest mnie, bo wchodzę na kafeleczki i mi jest nieprzyjemnie i chcę tak, wiesz, spokojnie sobie, wiesz, tak siąść. I woda chlapiąca z tej toalety na ten dywanik. Jak i potem masz taką toaletę, gołą stópką, proszę cię, o jaki ładny, idealnie pasujący do tego. Przeproszę panią na chwileczkę, proszę pani. Zobacz. No, ale to nie pasuje, no gdzie paski do kropek? Ale pięknie. Ale gdzie paski do... Popatrz, do lights i dalej nawet jak pasują. No ale gdzie, no to do siebie nie pasuje. To pasuje, tak? To sobie połóż tam, gdzie sobie to połóż, nie pasuje do tego, zabieramy to w ogóle. Oczywiście, że pasuje. Ale wcale, bo nie. Dobrze, popatrz co mam. Popatrz. A co to takiego? Jest to ultra nowoczesna, cudowna, silikonowa packa. No. Packa na Mirucia. Dobrze, to ty, Aneczko, wszystko sobie tutaj ustawiaj, a ja tymczasem wyniosę śmieci.